Pałacowy kalendarz na 2024 rok to wspólne dzieło laureatów Konkursu Kulturze i Sztuce, czyli pracowników Pałacu Kultury Zagłębia. 12 zwycięskich prac obrazuje rozmaite ujęcia koloru, różne techniki wykonania oraz inspiracje innymi tekstami kultury. Głównym celem wydawnictwa jest edukacja w zakresie kultury i sztuki, dlatego w prezentowanych pracach pojawiają się nawiązania do słynnych malarzy, architektów, literatów, a także muzyków. Autorką lipcowej kartki z kalendarza jest Iga Długokęcka. Graficzka komputerowa, specjalistka do spraw reklamy i redaktorka. Oprócz zadań pracowni reklamy, prowadzi także warsztaty artystyczne i animacje. Związana z Pałacem Kultury Zagłębia od ponad 7 lat, prywatnie lubi zwiedzać muzea i galerie sztuki, które inspirują ją do własnej twórczości w domowym zaciszu. Miłośniczka gier planszowych i komputerowych. Praca igi długokęckiej opiera się z jednej strony na inspiracji dziełami Mondriena, z drugiej na wykorzystaniu tzw. złotej proporcji. Autorka, podobnie jak Pitt Mondren, użyła barw, których nie można uzyskać poprzez zmieszanie innych kolorów, a przedstawione prostokąty zachowują długość boków zgodną z teorią włoskiego matematyka. Grafika cyfrowa w wykonaniu igi długokęskiej została stworzona z czterech podstawowych kolorów drukarskich C, Cyjanu. M, magenty, Y żółtego i K czarnego. Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych, gdzie pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, a każdy następny jest sumą dwóch poprzednich. Ciąg można przedstawić w postaci kwadratów, których długość boków są kolejnymi liczbami Fibonacciego. Pit Mondrian Malarz holenderski uważany za prekursora abstrakcjonizmu, twórca neoplastycyzmu postulującego w malarstwie abstrakcję geometryczną, charakteryzującego się dzieleniem płaszczyzn na kwadraty i prostokąty oraz stosowaniem trzech barw podstawowych żółtej, niebieskiej i czerwonej, i trzech tak zwanych niekolorów czerni, bieli i szarości.